będzie kisza kończy. Air Motor Show Piła, godzina 12, klaksony. Stoi, tam jest troszkę maluszki, ale jadę na lotnisko, na pas, bo tam widzę, są pokazy w ogóle jakieś mobilne samochodów. Tutaj to ma nagłośnienie ten sprzęcik. A, fake bez taksy. Jeżdżą, jak się coś nie stanie, to będzie przypadek.
nosi mocne gardło. Jak nie jest tam. Ja to panie. Ten stary boga. Ta pancerka potrafi sporo zniszczyć. A pan mi rozdziałał. Ja nie wchodzę Patrykowi w audio, posłuchajmy dźwięku tych silników. Czekaj, bo ja sobie tutaj nagrywam do materiału Mercedesa 500 przy okazji. Napęd na 4 koła. To dopiero ten najnowszy NGGT, który przypomina nowego SL-a z zamkniętym dachem. Faktycznie ma napęd na 4 koła i ten będzie Ci w stanie taki bardzo skuteczny do tego typu, wiesz, zawodu. Bo kiedy mówimy o jeździe po torze, kiedy mówimy o precyzji, to ten napęd na tył jest niezastąpiony. Jest znacznie bardziej precyzyjny niż ten napęd na 4 koła. Dlatego też samochody w wyścigach, jak spojrzycie. Kilka razy Poznań, jakiś nur może pojechać, a ten przedni napęd to jest ponad 40 kg na przedniej osi, które są całkowicie zbędne. No i tak naprawdę dławią delikatnie, nawet Huracana. Nawet tam VR8 przecież powstało w tej ostatniej wersji jako RWD. Jestem ciekaw, bo kolejna para też się szykuje, naprawdę bardzo gruba. Nigdy w życiu nie widziałem Jaguara, znaczy nazwijmy to karoserię Jaguara w tej wersji, więc jestem mega ciekaw tego, co tam się będzie działo. A to będzie Jaguar, który w tym momencie dzierży tytuł najszybszego, wolnoskoczego auta w Polsce. Będziemy tutaj na pewno widzieć festiwal i mocy, no i oczywiście też tego, jak zabrzmi ten Jaguar, bo ja myślę, że w piekle właśnie tak ryczy diabeł. Ziomek właśnie na pewno. Dobra, póki co jeszcze mamy dość spokojne auta, takie troszeczkę do przemierzania autostrad. Pojemności jest co do miara i też wygody. Może być. On widzi w ogóle kurwa podczas całej tej ćwiartki. No dobrze, mamy Jaguara. No dobra, słuchajcie, Jaguara. Samochód zbudowany stricte do tego, aby właśnie w takich warunkach być po prostu najszybszy. Zwróćcie uwagę na szerokość opon z tyłu, na wysokość tych opon, na to, w jaki sposób one pracują. Tak, te opony są nawet przytwierdzane, można powiedzieć, blachowkrętami do felgi, żeby się nie obkręcały. Dźwięk, no powiem Ci naprawdę, jakby brzmi. Powtórzę Ci to, że dla mnie turbo to jest kolejny tłumik. Tutaj takich tłumików nie ma. To jest najszybsze, wolno sądzę, kupione i po to też serwisowane, żeby być wolno sądzę najszybszym autem. No bo mamy też taką klasę. Oddajmy głos teraz temu aktorowi tego Teatru Marzeń. Mateusz Pańkowiak, co? Co też jest niesamowitą sprawą. Andrzej miał problem z automatami mercedesowskimi. One troszkę były jednak bardziej zamulone względem skrzyń od BMW, więc przeszedł na właśnie biegówkę z BMW. Ale balowanie przypominające DTM tamtego okresu, czyli te samochody, które w tamtych latach latały po niemieckich torach. No faktycznie, skrzynie nie chodzi mercedesowo. Masz rację. A
palec. Ten biały dym, który pojawił się na prawym pasie, jest takim momentem, w którym mógłby zabrać, to jest nasz sprawdzenia na to. Zobaczenia, czy wszystko na pewno jest ok.
wojskowym byłym lotnisku, jest też aeroklub, latają. A tu mamy wojskowy, że tak powiem, element, czyli Iskra, które tu kiedyś latały razem z Su-22. Oczywiście Iskra to samolot szkolno-bojowy. Bardzo stary, zabytkowy, nierozwijany nigdy. A tu mamy MIG-a 23. One w Pile nie latały, latały w jednostce w Słupsku. W Redzikowie chyba się nazywało w Słupsku lotnisko. Nasze wehikuły zabytkowe, maluszki, duże Fiaty. Tam jest Polones, ale pójdę tam stroną. Projekty 607, będę na miejscu, muszę sobie to nagrać. Będę na miejscu, to chyba będzie w Wałczy koło nas. Tak. Warburg, nasza Warszawa piękna. Oni gonią polskiego Fiata, a jadą milicyjnym Mercedesem i on mówi: dobra, dawaj tego wraka niemieckiego kolubrynę, ile ona tam się rozpędzi, dogoni tego Fiata, to chyba tak u ciebie jest. Tak, tak, my tam stówką cały czas do przodu. I z wiatrem. Słuchajcie, ale to jest też tak, że ten maluch, ten Fiat 126P tu w Polsce robił naprawdę niesamowitą robotę, bo tak naprawdę był samochodem do wszystkiego. Auto, które było zaprojektowane do tego, żeby był małym miejskim autem na zakupy, w Polsce spełniał rolę każdego samochodu, jaki tylko był, nie? Jakby, czyli z jednej strony był rodzinnym wozem, z drugiej strony był samochodem dostawczym, z trzeciej autem sportowym, jakby każdym autem. Ta funkcjonalność tego malucha była taka, że nawet konstruktorom się nie śniło, co on będzie robił. Powiem tak, w młodych latach maluszkiem jechaliśmy w 12 i też tą swoją rolę spełnił. Jest to auto rodzinne, sportowe, także ono wszystkie funkcje umie też. Ja osobiście mojego nie oszczędzam, chłopaki wiedzą. Potrafi przez 15 minut strzelać technikiem cały czas, także nic mu się nie dzieje. 5 tysięcy kilometrów zrobiłem bez dotykania silnika i teraz na Wielką Brytanię tak samo nie dotykam, zmieniam olej i jadę do przodu. Wielkie brawo, super, dziękuję bardzo. Swoją drogą, ale to jest dzięki, wszystkiego dobrego, dzięki serdecznie i gratulacje. Idziemy dalej, zobaczymy, czy nam zasięg pozwoli. Dla Mercedesa, dla jedynego na świecie Mercedesa E500 Dieslu. Zapraszamy serdecznie. W ogóle samochód ma absolutnie renesans. Wiecie, jak to jest? Jedyny 500 w dieslu podobno. Z jednej strony, ale to są prawdziwe. Dobry, mam na imię Karol. Jesteśmy grupą ratownictwa specjalistycznego Bizon. Zajmujemy się szeroko pojętym ratownictwem, ale najczęściej jesteśmy dysponowani przez Państwową Straż Pożarną albo Komendę Wojewódzką Policji do poszukiwania osób zaginionych. No dobra, a powiedz mi, co u was w szeregach robi Hotker? Twoją drogą jeden z ostatnich Hotker z produkcji lubelskiej, z tego co widzę, ale już trochę pomodernizowanej, wrzuconej na światła i do znaczenia i tak dalej. Hotker do ewakuacji osób z ciężkiego terenu i do dowiezienia do sektorów, tak, tam gdzie szukamy osób zaginionych. I naprawdę się sprawdza. Swoją drogą wiem, że pan również posiada Hotkera. Jakim silnikiem go masz? To jest oryginalny 2.9, tak, bo to jest wersja Indral. To jest Andorium masz. Tak, dokładnie, Andoria. 4CT90 z intercoolerem. To jest który? To jest 2000, który rok? 2004. Czyli ostatnia seria tak naprawdę. Tak, dokładnie, ale no niewiele się zmieniły później, bo chyba tylko się... To mnie zaciekawiło, co to jest? Subaru? Strefy ratowniczej, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Fajnie, że więc między innymi ten...
ten taki pierwiastek tej polskiej motoryzacji, jednego z ostatnich polskich samochodów, który produkowany był, czyli stworzyć samochód swoich marzeń, niekoniecznie kupić nam Ferrari czy dobre Lamborghini. Wracam z powrotem, Strujeszka. I ten piękny. No, prawda? Jakby ten golfik Volkswagen. Przejdę tu pomiędzy tym z rowerem. Nie przytarł. Aaaa, szczupa. Zwróćcie uwagę na te szczególnie. Tak jak wspomniałeś, wolumen produkcji Ritmo i Ritmo Cabrio był dość ograniczony. W pierwszej serii wyszło 3800 sztuk. Wraz z drugą i trzecią serią wolumen produkcji wynosił około 15 tysięcy sztuk. Swoją drogą, wiesz, tam powiedz tak, jestem tak o tobie okrotnie, jakby patrzyłem na nie, ale dziś na nie patrzę, że zupełnie... Co to za wynalazek? Tak, dokładnie i tak samo... Co to za wynalazek? ...tylko lansowała te samochody na kabriolety, dostawali 3 kijowe na płytę odpiera i zupełnie to wątki na dach, a nie to było... Czy były wersje Abarth w wersji kabrio, czy tylko Abarth były w wersji zamkniętej, czy drzwiowej? Abarth były tylko w wersji zamkniętej trzydrzwiowej. Wszystkie kabriolety pierwszej serii pasowały na wersji Super 8. Ciągną i one otwierają się i wycięta. Z drugiej strony poszła trochę do motorsportu. Każde quattro, które było, to musiało pójść później przez jakieś coyotes, przez coś. I tych samochodów po prostu zachowało się. Ten stał jak szedłem wtedy, jest piękny ten czerwoniaczek, wiśniowy w sumie. Fundacja Srebrne Skrzydła. 23. A to dobrze, że nikt nie mówił. Ale na granie jest, tak? Nie, na granie nie. Ale 23 UG850 Flogger Steam. Ale nad lotniskiem się napiło? Nie, nad lotniskiem. Okej. Nad podlaciem. Można i polatać, i pojeździć. Tam było drift taxi, wszystko oczywiście pewnie z jakichś tam opłatą. Dobra, nagramy jeszcze odlot tego kukuruźnika. Teraz przykołuję, pojadę za nim i uciekam stąd. Tak naprawdę mówiąc, wyjechałem pojeździć na rowerze, bo teraz mi się kończy w telefonie. Tak naprawdę mówiąc, nawet nie wiedziałem, że jest jakiś show u nas w mieście, bo człowiek nigdy nie sprawdza miejscowych atrakcji.
Lancer Kiewo. AN. Piękny. Na tą chwilę pan powiedział, że lotów nie będzie, bo nie ma drugiego pilota. Bolesław Orliński, Warszawa, Tokio, Warszawa. Podejrzewam, że tym kukurydznikiem pan przeleciał w 1926 roku, ale mogę się mylić. W tym miejscu jest dalsza kontynuacja tego OS-u, który tam zaczynają. Co jedzie, to tutaj da popis. E30. Co to Honda Civiczek? Jest, ale nic nie jedzie.
momencie, także mogę się nie doczekać. Późniejsze jadą. Kończę tym Fiatem Punto. Oj, na koniec tak brzydko mi to zrobię. O, ale piękne. Jej! To polski produkt, to polski produkt. Jeszcze driftu BMW tutaj z boku, więc ja się na tym cofnę pokaz. Przyjechałem drugi raz.
Thank you.
Chcieli nie jeździć, trzeba się driftować, a nadal to robią. A tu ląduje nam kukurydziniczek, nasz Antek. I tym chyba kadrem zakończę ten film. Bo się wszystko w sumie skończyło. Tego pięknego miga. Fiat limuzyna. Rajd koguta. O Jula, plama blanka w środku. Pięknie. Thank you.